Cześć, z tej strony Piotr Tkarski, a w dzisiejszym filmie fajna kosteczka. Yuxin, Huanlong, bodajże magnetyczny on będzie, lecz zobaczymy. Fajna, ciekawa kostka, przyznajcie zresztą sami, że to przypomina troszeczkę GTS-a trójkę magnetyczną. Pudełko takie z góry, wiadomo, że te znaczki są inne, my ich nie rozpoznajemy, ale podobne pudełko. No to tu już nie za bardzo, tutaj takie złociste. No tak, przejdźmy do samej kostki, w zasadzie już was tutaj moje gadanie nie interesuje. Kostka zapakowana sama, no i pewnie coś pod spodem jest, lub nie. Myślę, że te gadżety za bardzo was nie interesują, a samo poruszenie się kostki. Kostkę dostałem na początku na którymś LLS-ie od George'a w ręce. Tutaj jakaś instrukcja, spora, gruba jest. W ręce dostałem i powiem wam, że fajnie mi się przyjemnie na tym Yuxinie układało. Dlatego tutaj sobie postawimy pudełeczko i samą kostkę otworzymy. O, zobaczcie jeszcze jakieś zapasowe elementy, nie wiem co to jest. Czyżby kostkę można było jako brelok użyć? A nie, sorki. Dobra, moje sprostowanie. Mamy tutaj kuleczki, jakieś zapasowe, magnesy i podkładki. Fajna sprawa, naprawdę. Nie spodziewałbym się, że takie coś dodadzą do kostki. Podkładki do śrubek. Fajna sprawa, okej. No i dobra. Otwórzmy samą kosteczkę. Troszkę szeleszczenia na materiale. Klasycznie. Czekajcie, gdzie tutaj otwieramy tą kostkę? Spojrzę poza kamerą. Dobra, tak spróbujemy zrobić. Udało się. Okej, tak więc kostka na pierwszy rzut oka już czuję, że będzie sucha. I jest sucha. O Jezu, jak mocno zbita jeszcze. Ale porusza się fajnie. Bardzo zbita. Zobaczcie, ściśnięta prawie na amen. Czy mamy magnesy? Ciężko wyczuć. Są, tak. Jest to magnetyczna wersja. Mamy magnesy. Kostka fajnie się porusza. Ciekawie, na pewno. 45 stopni na takim mocnym zbiciu jest. Ale no, jakoś mnie szczególnie nie urzekła, powiem wam, że sam ta rzecz była jakoś lepsza. Możliwe, że już wyrobiona, ale taka od razu po wyjęciu z pudełka nie jest za ciekawa. Spodziewałem się czegoś więcej, szczerze mówiąc. Tak samo zresztą jak z GTS-em. Teraz tutaj mamy tak. No, mieszane uczucie, mieszane, bardzo mieszane. Myślałem, że coś fajniejszego akurat zostanę przy tej kostce. Stabilna na pewno, fajna, sucha. Ale czy ja wiem, czy jakaś mega odlotowa, coś super świetnego, nie wiadomo co? Nie powiedziałbym. W sensie kostka fajna, tak? Ale nie na tyle, żeby na niej chyba układać jako main. Zresztą też nie kojarzę, żeby ktoś miał ją jako main. Dlatego chyba się nie mylę też przy takim stwierdzeniu, że fajna, ale nie na maina. Tak można podsumować, tak w zasadzie, tą całą recenzję, tą całą kostkę. Kostka fajna, lecz czy ja wiem, czy taka godna polecenia? Na pewno jest okej, ale mam co do niej mieszane uczucia. Szczerze mówiąc, nie poleciłbym jej wam aż tak bardzo, jak na przykład MF3 RS2. O wiele fajniejsze dla mnie się wydawało niż ten Yuxin. Tak więc to było na tyle. Przypomnę o subskrypcji dla kanału i zostawianiu łapki w górę. Trzymajcie się i cześć. Do następnych filmów.